Uważam więc, że jedyną drogą do tego, jeśli prezesi faktycznie chcą oszczędzać na kontraktach z zawodnikami, jest to, żeby tych zawodników po prostu było jak najwięcej. Żebyśmy mieli wybór w całej ilości wszystkich zawodników na świecie, a nie ograniczali się KSM-em. Bo jeśli faktycznie pozostanie tak, jak miało być od kolejnego sezonu, że będziemy mogli wybierać ze wszystkich zawodników, to owszem, jedna drużyna czy dwie drużyny będą bardzo mocne. Ale uważam, że kolejne drużyny, wszystkie 8 drużyn, mają szansę być drużynami bardzo wyrównanymi, walczącymi nawet z tymi najlepszymi, bo ja jestem w stanie wymienić 6-7 nazwisk z drużyn, które spadły w tym roku z Ekstraligi. To jest Greg Hancock, Walasek, Niki Pedersen, Jurica Pawlicz, Szymon Woźniak, jeśli chodzi o juniorów, Krzysztof Buczkowski. To są wszystko zawodnicy, którzy są w stanie na przykład zbierając ich w jednej drużynie walczyć nawet o medal mistrzostw Polski, więc tych zawodników w momencie, kiedy uwolnimy rynek, naprawdę będzie wielu do wyboru i wtedy prezes, rozmawiając z jednym czy drugim zawodnikiem i słysząc, że ten ma zbyt duże oczekiwania, może mu powiedzieć: chłopie, obudź się, bo mamy jeszcze 6 czy 7 na twoje miejsce. Takiej sytuacji jeszcze nigdy nie mieliśmy. Jeśli faktycznie chcemy zaoszczędzić, to musimy po prostu uwolnić ten rynek tak, jak było zaplanowane w ubiegłym roku. W ubiegłym roku był stworzony regulamin, oczywiście niedoskonały, oczywiście nieświetny, ale jednak tnący to, czego wszyscy się czepialiśmy, tego nagromadzenia reguł. Nie regulamin, który był robiony dla kogoś, czy pod kogoś, czy przeciwko komuś, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć, komu będzie pasowało i co kolejnego sezonu. Dlatego on miał obowiązywać przez co najmniej 3 lata. W ubiegłym roku też wszyscy płakali przed sezonem, że KSM za wysoki, że komisarze bez sensu, że kilka innych zasad zupełnie bez znaczenia, bez przyszłości. A jak się okazało, po sezonie wszyscy chwalą ten rok na polskich torach, który był bardzo udany, więc może ta wizja jest słuszna, która została obrana w ubiegłym sezonie. Ekstraliga została ucięta do 8 drużyn, rynek uwolniony w tej chwili i uważam, że wystarczająca ilość zawodników będzie do tego, żeby każdy zespół był uzbrojony naprawdę mocno i niekoniecznie drogo, bo zawodnicy muszą gdzieś jeździć, a ci, którzy są na tym bardzo wysokim poziomie, a również ci średni, będą musieli znaleźć gdzieś miejsce i wtedy dojdzie do sytuacji, że po prostu będą musieli obniżyć swoje żądania. Ja się zgadzam, że jedna czy dwie drużyny będą bardzo mocne, ale my potrzebujemy, tak jak każda liga świata w każdej dyscyplinie ma koła napędowe, tak samo my potrzebujemy taką super drużynę, która po pierwsze będzie zdecydowanym faworytem rozgrywek, wszyscy będą skupiali na nich uwagę, gdziekolwiek nie pojadą, będą pełne trybuny, bo wszyscy będą chcieli oglądać tych najlepszych zawodników i też będą chcieli oglądać niespodzianki, kiedy nasza drużyna na własnym torze będzie wygrywała z tymi, którzy nie mieli przegrać z nikim. A w Żużlu mieliśmy już Dream Teamy, które rzadko kiedy wygrywały, jeśli chodzi o całe rozgrywki, więc myślę, że akurat w sporcie żużlowym w polskiej lidze nie powinniśmy się martwić, że będą wyścigi 70-20, bo tych zawodników świetnych jest naprawdę wielu i dla każdej drużyny absolutnie wystarczy. Ja Państwu powiem, jaka jest faktycznie przyczyna tej presji wywieranej przez kluby żużlowe, jeśli chodzi o KSM. Każdy ma oczywiście swój interes, swój wewnętrzny interes i to jest niedobre, że tym się kierują. Nie myślą o całości dyscypliny absolutnie. Po pierwsze, jedną z głównych przyczyn dla niektórych klubów jest to, żeby dzięki KSM-owi zatrzymać jednego czy drugiego zawodnika w klubie. Bo jeśli uwolnimy ten rynek i zawodnik wyjdzie na ten rynek i będzie poddany weryfikacji, to być może jakiś inny klub weźmie tego zawodnika. Jeśli ustalimy KSM, to ten zawodnik będzie skazany na jazdę w tym właśnie w klubie, w którym jest i dla kilku klubów, wiem doskonale, właśnie to jest najważniejsze. Kolejne kluby, jest to grupa klubów, które próbując przez KSM zatrzymać zawodników, nie po to, żeby tylko i wyłącznie zatrzymać, ale po to, żeby zatrzymać w klubie i przerzucić długi, które są wobec tych zawodników, na kolejne lata. I tym długiem w pewien sposób związać też przyszłość tych właśnie zawodników z klubem. To są tak naprawdę te dwa główne argumenty, które stoją za tymi oczekiwaniami klubów. Wszystkie, które są przytaczane przez kluby, są absolutnie nieszczere, nieprawdziwe,
bo intencje są zupełnie inne i poprzez właśnie regulacje, KSM-y i trochę niewłasnymi rękoma kluby próbują zachować pewien status w swoich klubach. Mam nadzieję, że to im się nie uda. Uważam, że to, co zostało zrobione w ubiegłym roku, powinno obowiązywać przez 3 lata. Możemy się z tym spierać, możemy dyskutować, ale powinniśmy dać temu szansę. Będziemy oceniać tych, którzy to stworzyli, po tych 3 latach, kiedy ten okres się skończy i będziemy mogli wtedy powiedzieć, co się udało, czego się nie udało i będziemy wiedzieć przede wszystkim, kto był za to odpowiedzialny i kto jest ewentualnie winien, czy kto zasługuje na pochwałę po ewentualnie dobrym okresie dla polskiego żużla. Jak widać, ten pierwszy rok był bardzo dobry. Jeśli ktoś mówi o tym, że afery związane z walkowerami, czy w Lesznie, czy na torze w Zielonej Górze są związane z regulaminem, to oczywiście mówi nieprawdę, bo nikt regulaminem nie jest w stanie wypchnąć zawodników na tor. No chyba, że kary, które otrzymywały kluby, były za małe i jakby nie zmusiły do tego, czy nie dały refleksji do tego, żeby jednak wyjechać na ten tor, czy w Lesznie, czy w Zielonej Górze, jeśli chodzi o zawodników z Torunia. Co do sytuacji w Lesznie, powoli fakty wychodzą na jaw. Nicky Pedersen ostatnio w wywiadzie szczerze przyznał, że w tym dniu rano się obudził w Lesznie i nie był zdolny do jazdy. Jego ręka nie była sprawna do jazdy, więc chyba prezes Unii Leszno, Józef Dworakowski, miał sporo racji w tym, że jeden zawodnik trochę steroryzował wszystkich i przez jednego zawodnika te zawody się nie odbyły. Oczywiście leszynianie tam do pewnego momentu też mieli swoje za uszami, nie przygotowując odpowiednio toru na odpowiednią godzinę, ale później ten tor był dobry i jednak Nicky Pedersen, jak sam przyznał szczerze, co to dla mnie też jest mało zrozumiałe i małą inteligencją się wykazują niektórzy, że pamięć jednak mają kibice i my wszyscy obserwujący trochę dłuższą niż oni. Nicky przyznał szczerze, że on w tym dniu po prostu nie był gotowy do jazdy, więc chyba prawda jest taka, że za wszelką cenę po prostu rzeszowianie na czele z Nicky Pedersenem nie chcieli, żeby zawody się te odbyły. No i osiągnęli to, co chcieli i dzięki temu musieliśmy obserwować i radzić sobie z tą skandaliczną sytuacją. Podobnie w Zielonej Górze. Żaden regulamin, żadne reguły, tylko zdrowy rozsądek i odpowiedzialność za dyscyplinę w takich sytuacjach decyduje. Jeśli ktoś tą odpowiedzialność ma, to po prostu rywalizuje. Jeśli nie ma, no to dochodzi do takich sytuacji, jakie obserwowaliśmy w Zielonej Górze. Więc trzymam kciuki i za słowo też Andrzeja Witkowskiego, prezesa Polskiego Związku Motorowego, który w ubiegłym roku i jeszcze niedawno obiecał, że regulamin jest na 3 lata i będziemy się tego konsekwentnie trzymać. Mam nadzieję, że wytrzyma tą presję klubów w tej chwili, bo uważam, że ktoś musi rządzić w polskim żużlu twardą ręką i nie może poddawać się każdemu widzimisię, czy to klubów, czy nawet zawodników. Każdy ma swoje interesy, ale każdy niech robi to, co robi najlepiej. Niech zawodnicy jeżdżą i my w imieniu zawodników oczywiście będziemy walczyć i walczymy i udaje się wszystkie praktycznie sprawy załatwić, które są związane z bezpieczeństwem dla zawodników, z poprawą jazdy zawodników, z zabezpieczeniem zawodników. To wszystko są ważne argumenty i to udaje się przeprowadzać, ale nie możemy wpływać na sytuacje, które nie mają do czynienia z zawodnikami. Tak samo kluby muszą rządzić na swoich podwórkach, tak jak rządzą w wielu sytuacjach bardzo dzielnie i dobrze i z takim przykładem dla innych. Tak samo kluby właśnie nie mogą się mieszać do reguł, które obowiązują wszystkich. Ktoś musi to wszystko bezstronnie kontrolować i mam nadzieję, że w tym momencie, który uważam za bardzo ważny dla polskiego żużla, gdzie wszyscy chcą coś osiągnąć dla siebie, jeśli uda się pokazać, że jednak ktoś stoi nad tym wszystkim, pilnuje i kontroluje twardą ręką, to jest moment, kiedy właśnie albo pójdziemy w jedną stronę i wszyscy w dalszym ciągu będą wchodzić na głowę zarządzającym, albo ci zarządzający pokażą, że oni rządzą i do takich sytuacji już w kolejnych latach po prostu dochodzić nie będzie.